Dzień dobry, witajcie. Dziwiarka w podróży. Dziwiarka wiadomo, włóczka. Druty. Nie zacznę tego tutaj, bo zostało mi tylko niecałe 5 dni mi zostało, ale kiedyś z tego coś wydziergam. I w tej mojej jeszcze, w tych moich zapasach włóczkowych. Kangur w kapturze. To on, główny sprawca tego odcinka programu, filmiku naszego. Pobyt w kolonii we Florencji to są dwa punkty w roku obowiązkowe. Także ja pierwszy raz tutaj na takich targach byłam na początku edziwiarki. Dzień dobry dziwiarki i dziwiarze. Witam się z Wami z takiego miejsca, w którym nigdy nie byłam. To znaczy byłam, ale a nie tutaj. Ogrom gór, ogrom kamieni i najwyższy szczyt Krety, prawie 2,5 tysiąca metrów. Nie byłam na nim jeszcze, a chcę wejść. Jesteśmy teraz na około 1500 metrów, czyli jest lekko licząc 1 km w górę. Bez cienia, więc będzie intensywnie, będzie trudno, ale właśnie lubimy, gdy tak jest. Gdy jest trudno i wtedy, jak gdy się wejdzie, satysfakcja z góry jest niesamowita. Wtedy naprawdę się czuję, że w życiu pokona się wszystko, co jest trudne, bo skoro się pokonało samego siebie, to nie ma mocnych. I dziewiarsko Wam powiem, że mam szal na sobie. Mam w planach go wnieść tam na górę. Czy się uda? Podejrzewam, że tak, ponieważ tutaj jest 20 stopni, a na górze może być ich dużo mniej, więc przyda się z pewnością, o ile gdzieś go po drodze nie porzucę i nie powiem, że ja już nie chcę, żeby było ładnie, że chcę być na sofie w domu, bo i tak może być. Bywa trudnie. Trudno podczas wędrówek. Szczyt Psiloritis się nazywa. Góry są takie, powiedziałabym, mało przyjazne. Jest niewiele schronisk, niewiele miejsc. Oczywiście nie ma miejsca, gdzie można nabrać wody, więc wszystko trzeba wnieść ze sobą. Wnieść, czyli znieść, bo w górach nie śmiecimy i nie zostawiamy swoich śmieci. Mam nadzieję, że być może wiatr, słońce, kondycja pozwolą, że chociaż powiem, ahoj, trafiłam, zdobyłam z góry. A co będzie? Nie wiem, ale niewątpliwie mój szal idzie ze mną i mam nadzieję, że spotkamy się tam na górze. Zmiana scenerii, zmiana dzianiny. Powiedziałabym tak radośnie. Jest! Zrobiłam to! Czyli wlazłam, weszłam. Weszłam na najwyższy szczyt Krety. Czyli mogę powiedzieć, edziwiarka na dachu Krety. 2000, około 2500 metrów w górę. Oczywiście nie idzie się od poziomu morza, bo idzie się od schroniska, które jest położone na wysokości 1500 około metrów i tam się zostawia samochód, ale później to już tylko możemy liczyć na własne nogi. Na dole miałam wątpliwości, zawsze się je ma, te wątpliwości, czy dam radę, czy nie będzie skurczu, czy zmęczenie nie będzie takie, że siądę i powiem, że chcę do domu, bo to przecież różnie bywa w życiu. Ale stałam na dole i pomyślałam sobie, no dobra, ta góra jest taka wysoka, łysa, słońce świeci w całej pełni, po co? Po co się męczyć? No to kto mnie ogląda, słucha, męczymy się po to, by zaznać potu, bólu, by nogi bolały, by była satysfakcja. Tutaj na szczycie czuję satysfakcję, że po pierwsze nie poddałam się temu głosowi z mojej głowy, który mówił, posiedź i podziergaj. No owszem, ja posiedzę i podziergam, ale tam na dole, jak wrócę. Tutaj czuję się po prostu spełniona, czuję się, że zrobiłam to. Szlak nie jest
ekstremalnie trudny technicznie. Bywały gorsze szlaki, które na niższych górach się znajdują, gdzie trzeba się posługiwać linami, łańcuchami. Tutaj, tutaj powiedziałabym, jest ścieżka wytyczona i nie trzeba mieć pomocy do wspięcia się na tę górę. Najważniejsze jest to, co w głowie, że damy radę wejść. Trafiłam akurat w takie okno pogodowe, gdy nie wieje, gdzie widzicie chmury niżej, ale już widać z tej drugiej strony, że idą chmury na ten szczyt. Powiedzieć o widokach dookoła, że są piękne, to jakby nic nie powiedzieć. Są oszałamiające, są fantastyczne, są po prostu nogi same idą, nie patrzą, że jesteśmy zmęczeni. A tutaj, w tych pięknych okolicznościach przyrody, mimo że roślinności niewiele, to przecież jest przyroda, w której cisza jest taka, że nasz oddech robi największy hałas. Czyli weszłam na szczyt, który ma prawie 2,5 tysiąca metrów nad poziom morza, nazywa się Psiloritis i znajduje się, tak bym powiedziała, na środku Krety. To jest takie miejsce, gdzie za plecami mam morze chmur, jestem ponad nimi, jest górka, góreczka, pagórek. Wygląda to niesamowicie, a my jesteśmy nad tym. Nad tym wszystkim, co tam się, te kłopoty tam zostały. A na górze to nawet już ptaki nie hałasują, bo ich nie ma. Ta wysokość jednak robi swoje i roślin też za dużo nie ma, turystów też nie ma. To nie ten szlak na Śnieżkę, w którym trzeba się przedzierać w tłoku różnych turystów. Nie, tutaj jest po prostu wolność, cisza i po prostu taki... No tutaj można odetchnąć pełną piersią. Tak to edziewiarka wędruje poprzez różne zakątki. Zakątki Krety, zakątki Polski, bo przecież też kręcimy filmy, będąc w różnych miejscach niedaleko naszego miejsca, gdzie mieszkamy. Tutaj już są takie porywy wiatru. Tam jest morze, tam za mną są góry. Prezentuję Wam mój sweterek, bardzo spontaniczny, dziergany w upałach. Tutaj tych upałów nie ma, więc ten sweterek jest jak najbardziej pełni funkcję grzewczą, nie tylko ozdobną. Jest wydziergany z dwóch motków magnolii i jeden z kawałkiem motka ze znacewkach moheru Aran, naszej produkcji edziewiarkowej. Ja się zawsze bardzo cieszę, jeżeli oprócz włóczek, pomysłu, możemy Wam przedstawić dzianiny, które produkuję ja, które produkuje zespół, w takich niezwykłych okolicznościach, bo oprócz tego, że zachęcamy Was do dziergania, do hobby, do poznawania nowych gatunków włóczek, nowych akcesoriów, drutów wykonanych z różnych materiałów, to również pokazujemy, że te dzianiny cudownie się sprawdzają w różnych życiowych okolicznościach, no takich, że znaleźć scenerię do zdjęć mojego sweterka, no jest to spektakularne, wnieść go tutaj. Na dole było cieplej, teraz już jest chłodniej, jest wiatr. Kreta jest niezwykła, tak jak każdy zakątek, który odkrywa człowiek od momentu, kiedy się urodzi, to w każdym miejscu można znaleźć coś niezwykłego. A idąc pod górę, pokonując własną słabość, czujemy taką pewną siłę i energię, że jeżeli zdobędzie się coś, co na dole wydawało mi się, no niekoniecznie, może ja tu poczekam, i to się zrobi, to czujesz niezwykłą satysfakcję. I właśnie do satysfakcji z dziani, z włóczek, z życia, z zdobywania różnych szczytów. Czasami jest to przenośnia, bo to nie musi być szczyt górski, ale czasami szczytem jest zrobienie czegoś w życiu, czego się boimy. Więc tak, nie bójcie się włóczek, dziergania, próbowania, testowania w dwie nitki, w pojedynczą nitkę i zdobywania szczytów. Nieważne, ile będzie miał metrów, zawsze będzie satysfakcja. No to dzianiny w komplecie. Jest szaliczek,
Jest kubraczek, jest szaliczek, jest szczyt, jest tabliczka i dzwon, którym możemy dać znać, że doszliśmy na szczyt. Widzicie ilość metrów? 2456 metrów nad poziom morza. Z każdej strony widać coś, niezwykłe uczucie i niezwykłe miejsce. Dach Krety. Dach Krety, czyli Psiloritis. Jesteśmy tu, edziewiarka jest tu, z zianinami swoimi. Każda z nich, mimo słońca, przydaje się tutaj, ponieważ jest chłodno, a szaliczek to jest inna bajka, ponieważ jest to amulet, jest to jedna cewka amuletu, jest to jeden motek moheru lux color z dodatkami cekinów, tak by się błyszczało. Wzór na ten szaliczek będzie na naszej stronie i będziemy Was inspirować opisem na wykonanie tego szalika prezentowanego w tak niezwykłym miejscu. Zastanawiałam się, czy szalik nie powinien mieć imienia tego szczytu, chociaż może byłoby to zbyt trudne takie do zapamiętania i do wymówienia. Pomyślimy o tym, ale zapewniam, że przygoda dziergania go, wniesienia go tutaj, niesienia po drodze jest warta każdego przerobionego oczka z tych włóczek. Na najwyższym szczycie Krety edziewiarka wita i pozdrawia Was. Pa, pa!